Przeciąga się modernizacja placu manewrowego przy Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Tczewie. Prace miały zakończyć się w grudniu, ale zastępca komendanta uspokaja i mówi, że najważniejsza część robót jest zakończona. Prace remontowe placu manewrowego przy Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Tczewie rozpoczęły się w sierpniu ubiegłego roku i miały zakończyć się w grudniu, najpóźniej z początkiem 2020, zapowiadał w listopadzie Andrzej Mróz, komendant PSP. Tymczasem prace, choć w większości są ukończone i jeszcze trwają. Główny plac ma już nawierzchnię, ale w jego drugiej części roboty są kontynuowane. Liczyliśmy na to, że szybciej zakończą się te prace, jednakże jeszcze trwają, ale co najważniejsze, z tej głównej części placu już możemy korzystać. Zostały wykonane prace ziemne, wymienione instalacje kanalizacyjne, kanalizacja sanitarna, kanalizacja burzowa, została wykonana podbudowa i nawierzchnia została ułożona. W tej chwili już korzystamy z tego placu i to jest ta zasadnicza część, największa część. W tej chwili na tej mniej ważnej części dla nas są prowadzone prace. Czyli co jest obecnie wykonywane? Jakie są to prace? Prace ziemne, korytowany jest teren, będą wykonywane instalacje sanitarne, burzowe, tak samo zostanie wykonana podbudowa i zostanie ułożona nawierzchnia. Prace były wykonywane etapowo, dzięki czemu strażacy mogli bez przeszkód wykonywać służbowe obowiązki, niosąc pomoc potrzebującym. Zakres prac został podzielony na nas na dwie części, żeby straż mogła funkcjonować w pełni, żebyśmy mogli wyjeżdżać i korzystać, korzystać z garaży, wyjeżdżać do akcji. Korzystaliśmy w czasie, kiedy ta główna część placu była w trakcie prac, korzystaliśmy z tylną bramą, wszystkie samochody stały z tyłu placu. W tej chwili ten tylny plac jest wykorzystywany, a samochody natomiast wróciły do garażu. Korzystamy, tak jak przed całym remontem, z bramy głównej, wyjeżdżamy. A dlatego teraz, jak już nie ma tam samochodów, to prace są prowadzone z tyłu. Kiedy należy spodziewać się zakończenia inwestycji, którą prowadzi firma M-Invest z Kiełpina? To jest trudne pytanie i pozwolę sobie nie udzielić odpowiedzi. My byśmy chcieli, żeby jak najszybciej. Niestety to też zależy od wykonawcy, który wykonuje te prace, który wygrał to zamówienie publiczne. A co mówi wykonawca? No wykonawca mówi, że postara się jak najszybciej. No wprawdzie pogoda sprzyja, prawda? Chociaż nie są to komfortowe warunki do prowadzenia takich prac na dworze. No ale generalnie, tak jak widać za moimi plecami, pracownicy pracują. Wartość całej inwestycji to kwota ponad 1 miliona złotych pozyskana z kilku źródeł. Z budżetu państwa, ale również i samorządów. To jest samorząd powiatu tczewskiego, samorząd miasta Tczewa, samorząd gminy Tczew i samorząd gminy Słupkowy.